Słowa, właśnie proszę jeszcze, abyście stali. Słowa z drugiego listu do Tymoteusza. Święty Paweł takie słowa kieruje do niego, aby go umocnić, aby był żołnierzem Pana. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lęku, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Amen. Amen. Czy chcemy brać udział w trudach i przeciwnościach dla Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii? Amen. 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 Wszyscy bez wyjątku? To wysoko ręce, jeszcze do góry. Amen. To teraz sobie na chwilę usiądźcie. Będzie krótkie słowo naszej diakonii proroczej na temat tego, co Pan Jezus czyni na naszym spotkaniu. I zachęcam, żeby też przyszły tutaj do tej środkowej barierki, tutaj gdzie jest ta środkowa barierka, osoby, które chcą złożyć świadectwo teraz. Za chwilę będzie czas na składanie świadectw. Osoby, które chciałyby składać świadectwo, niech się tutaj już przybliżają do środka tutaj tego przejścia środkowego przy barierce. Są osoby ze wspólnoty, które będą jeszcze te świadectwa oceniać. A jak się okaże, że będzie można się tym świadectwem podzielić, to wtedy te osoby złożą świadectwo. Niech ono będzie krótkie, w centrum świadectwa osoba Pana Jezusa, jak było przed spotkaniem Pana Jezusa, co się stało w czasie spotkania, jak to wygląda teraz po spotkaniu z Panem Jezusem, jakie łaski spłynęły na Ciebie, może uzdrowienie, może nawrócenie, uwolnienie, może inna dla Ciebie, dla Twoich bliskich łaska, którą otrzymaliście albo otrzymałeś, czy otrzymałaś. I na końcu trzeba powiedzieć: Panie, chwalę Ci, dziękuję Ci. Ja na początku właśnie imię, skąd dana osoba przyjechała. I teraz proszę, wysłuchajmy. Wiem, że deszcz i ta pogoda, która troszkę się popsuła, nam może trochę przeszkadzać w modlitwie i skupieniu może bardziej niż tak, w skupieniu, w modlitwie i słuchaniu. Także, ale mimo wszystko, bądźmy skupieni i słuchajmy. Miłości, miłosierdzie. Na początku spotkania, kiedy żeśmy się tu modlili z ojcem Danielem w językach, był obraz ran Pana Jezusa i strumieni płynących z tych ran. Były słowa: stoi matka boleściwa, stoi matka boleściwa. A ojciec w tym momencie powiedział: nie płacz, Maryjo, nie płacz, pocieszymy Cię. I w tym czasie były też słowa: poświęćcie się mojemu sercu, wyrzeknijcie się zła. Później był obraz ogrodnika w bieli, który pielęgnował coś. Potem pojawiły się róże, przepiękne, mocne róże. I gdy zastanawiałam się, co to jest, to Pan powiedział: serca kapłańskie. I do kapłanów też powiedział Pan: choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Pan pokazał, do jakiej miary właśnie serca kapłańskie utworzył. Do miary też koloru swoich szat, swojej istoty. I w czasie kazania, kiedy ojciec mówił o islamie, były słowa: posyłam was jak owce między wilki. I potem ojciec zaczął mówić o misjach. Na potwierdzenie otworzyłam słowa. I Pan dał takie słowo dosłownie, bo poprzednie były w sercu: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Nie bójcie się więc ich. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. A Panu. Miłość i miłosierdzie. Przed Komunią Świętą Pan dał taki obraz siebie, Jezusa. Był obraz Jezusa z gorejącym, otwartym sercem. I prosiłam o słowa i otworzyłam dzienniczek i były takie słowa. Imię Jezus, o jak wielkie jest imię Twoje, Panie, ono jest mocą duszy mojej. Gdy siły ustają i ciemności tłoczą się do duszy, to imię Twoje jest słońcem, którego promienie oświecają, ale i grzeją, a dusza pod ich wpływem staje się piękna i promienieje, biorąc blask z Twego imienia. Chwała Panu. Miłość i miłosierdzie. Pan Jezus na początku spotkania daje takie poznanie. Zaprasza nas wszystkich do tego, byśmy otwierali swoje serca na Niego, bo pragnie nas uzdrowić. Później podczas kazania Pan Jezus daje taki obraz swoich dłoni, przebitych dłoni. I takie słowa mówi Pan Jezus: patrz w moje oczy, uzdrowię Cię. Chwała Panu. Miłość i miłosierdzie. Brat przed spotkaniem zachęcał nas do pokuty za grzechy narodu polskiego. I kiedy ojciec zaczął modlić się w językach, Pan dał obraz Maryi, która niesie Ducha Świętego. Przy Maryi jest rzesza męczenników. Jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, Jan Paweł II. I Pan dał takie słowo z Księgi Jeremiasza. Tak mówi Pan, znajdzie łaskę na pustyni naród, co wyszedł cało spod miecza. Pan mu się ukaże z daleka. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla Ciebie łaskawość. Znowu Cię wzbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico Izraelu. Chwała Panu. I teraz ojciec Mirek rusza już do dzieła, będzie pomagał w świadectwach. Także proszę teraz po tych proroctwach, które wysłuchaliśmy, których usłyszeliśmy słowa o odwiecznej miłości Chrystusa, że nas odbuduje, że nas podniesie, że pomoże nam wyznawać wiarę nawet w miejscach i w trudnych, gdzie są ludzie nienawidzący Kościół, chrześcijaństwa, abyśmy nie bali się mówić: Jezus jest Panem. Nie Allah Akbar, tylko Jezus jest Panem. To jest wyzwanie chrześcijan, które będziemy na tych spotkaniach często powtarzać. Dzisiaj też. Jezus jest? Jezus jest? Jezus jest? A Maryja jest Królową. Maryja jest? Maryja jest? Dobrze. A teraz proszę, żeby właśnie tutaj, widzę, że jest i nasz brat z małym dzieciątkiem. Proszę podejść tutaj. Jeszcze jedno. Panie, dziękujemy Ci za ten deszcz, tak? Dziękujemy Bogu za ten deszcz mimo wszystko? Dziękujemy. Za ciepły deszcz. Dziękujemy. Także może mi łatwo mówić, bo jestem tutaj tutaj na scenie i nie kapie na mnie deszcz, ale proszę, wytrwajcie jeszcze trochę do końca naszego spotkania. Tyle trudu ponieśliście,
tyle zmęczenia, tyle drogi, także proszę jeszcze trwajcie do końca. Pan Bóg wam wynagrodzi również to, że trochę zmokniecie na tym spotkaniu. Ale Panie, proszę, żeby nikt z nich nie zachorował, żeby nie było żadnego przeziębienia, a nawet kataru. Amen? Amen. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Jesteśmy tutaj, żeby podziękować Jezusowi za wielki dar. Od 11 lat jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. Do pełni szczęścia i rodziny brakowało nam już tylko dzieciątka. Otrzymaliśmy je na spotkaniu tutaj. Pan Bóg nam pobłogosławił i tak jak najkrócej mówiąc, to jest nasze świadectwo i nasze szczęście. Chwała Panu. Chwała Panu. Pawełek. Pawełek jest piękny. Ajajaj. Ja jeszcze chciałam dać świadectwo na temat imienia Pawełka. To tak szybko też. To było w tamtym roku w maju, jak tutaj dawałam świadectwo, że jestem w ciąży po tylu latach. Było w rozeznaniu, że będą dwie kobiety. Jedna będzie miała bliźniaczki, daj Miriam i Teresa, a druga Pawełka. No to i my mamy tego Pawełka. To jest także nasze drugie świadectwo i odnośnie świadectw nowenny pompejańskiej. Mój mąż od 5 lat, lekarze nie wiedzieli, co jest na płucach, miał dużo guzków. Po prostu żaden lekarz nie wiedział, co mu jest. Zaczęłam odnawiać nowennę pompejańską, jak byłam w ciąży. W tamtym roku mąż zrobił tomograf komputerowy. Okazało się, że zostały tylko ślady po guzkach znikome. Lekarz nie wie, co to było i w jaki sposób znikło po tylu latach. Chwała Panu. I dla wszystkich matek i ojców przyszłych, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Według lekarzy my byliśmy bezpłodni, a dla Boga jesteśmy rodzicami. Chwała Panu. A jutro Pawełek kończy 8 miesięcy. Tak. No Pawełek chyba będzie misjonarzem, bo do mikrofonu się rwie. Alleluja. Alleluja. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Mam na imię Agnieszka, jestem z okolic Blachowni. Chciałam się podzielić moim świadectwem na ubiegłym spotkaniu. Podczas modlitwy o uzdrowienia padły słowa poznania, że Pan Jezus leczy cebulki włosów. Miałam spoczynek w Duchu Świętym. W niedzielę, jak się obudziłam, przestały mi wypadać włosy. Drugie moje uzdrowienie, które dostałam też na tym spotkaniu, to podczas modlitwy w trójkach modliłam się za siebie o uzdrowienie z choroby tarczycy. Miałam takie zgrubienie na szyi od tego. Też padły słowa poznania, że Pan Jezus leczy tarczycę. Miałam spoczynek i zniknęło mi to zgrubienie na szyi. Chwała Panu. Chwała Panu. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Zofia z Podkarpacia. Doświadczyłam tutaj wielkiej łaski. Kiedyś przeżywałam mszę uzdrowienie w Zakliczynie i tam była manifestacja. Ogromnie się przeraziłam, ponieważ było to tak bardzo, bardzo mocno i lęk mi nieustannie towarzyszył, bałam się szczególnie w nocy. I gdy przyjechałam tutaj pierwszy raz w 2013 roku, to ta manifestacja w Olsztynie była no, do potęgi którejś tam. A ja wtedy w ogóle się nie bałam. Ktoś mi szepnął do ucha, Jezus jest mocniejszy. I to, żeby powiedzieć dzisiaj to świadectwo, to mnie zmobilizowała homilia ojca Daniela, ponieważ kiedyś mój mąż ogląda telewizor, ja od wielu lat już nie oglądam, ale jak mnie prosi, chodź zobacz, to tak po prostu z szacunku do niego idę, siadam razem z nimi, coś pooglądam, jakieś wiadomości. I tam właśnie było, tu zamach terrorystyczny, tam zamach terrorystyczny, jeszcze ten nieudany pucz w Turcji i mnie nagle coś siadło tak, no to się zaczęło, teraz będzie. I znowu pomyślałam, Jezus jest mocniejszy i w momencie poczułam pokój. I właśnie musimy ciągle myśleć o tym, że Jezus jest mocniejszy. Inną sprawą to jest to, że czułam się osobą nawróconą, ale te nabożeństwa dają mi ogromną siłę, dają jakąś świeżość mojej wierze, wiele radości, a
w ogóle to Pan Jezus ma takie poczucie humoru, że ostatnio dostałam takie ponaglenie, że piszę SMS-y, które mają moich znajomych dźwigać na duchu. To polega na tym, że z czytań z dnia na ten dzień wyszukuję coś, co jest pełną nadziei i radości. Nie szukam pouczeń, tylko to, co jest radością. Do tego dorabiam kilka swoich słów i zakończam piosenką też z taką radością, ufnością i dostaję SMS-y odwrotne. Skąd wiedziałem, że jest mi to potrzebne? Chwała Panu. Nie boję się, gdy ciemno jest. Nie boję się, gdy ciemno jest. I... Nie boję się, gdy pada deszcz. Miłość i miłosierdzie. Mam na imię Basia, jest to moje 5. spotkanie. Od 4 spotkań od marca do czerwca przyjeżdżałam w intencji modlić się o zdrowie teściowej, bo w styczniu okazało się, że ma nowotwór. I dzisiaj z tego miejsca chcę gorąco podziękować Jezusowi i Maryi, bo okazało się, że z tamtego tygodnia badania wykazały, że jest całkowicie zdrowa. Chwała Jezusowi i Maryi. Chwała Panu. Nie boję się, gdy pada deszcz, prowadzi mnie, nie boję się... O! Miłość i miłosierdzie. Jezusa. Mam na imię Teresa i przyjechałam z Siedlec. Chciałam opowiedzieć o swoim mężu. W zeszłym roku, w październiku, przyjechałam tu właśnie prosić o uzdrowienie mojego męża, ponieważ mój mąż miał chore oko, przeszedł jedną operację ze skutkiem niepomyślnym, później miał za pół roku drugą operację, też ze skutkiem niepomyślnym i po miesiącu znowu zaczęło odrastać, bo miał skrzydlika na lewym oku i ja dowiedziałam się o górce przeprośnej i w październiku przyjechałam i pamiętam, jak ojciec Daniel powiedział, wymieniał imiona i powiedział: Teresa, zostałaś uzdrowiona duchowo i żebym nie martwiła się o głowę. I mój mąż później, jak pojechaliśmy na 3. operację, dostał skierowanie, zajechaliśmy i ja czekałam na męża, a mąż przychodzi do mnie i powiedział, że idziemy do domu, nie będzie operacji. Lekarze powiedzieli, że skrzydlik się zmniejszył i nie ma co operować. I chwała Panu za to. Chwała Panu. Chyba pada. Miłość i miłosierdzie. Jezusa. Jezusa. Jestem tutaj 3. raz. Pierwszy raz byłam w październiku. I zacznę od tego, że nigdy w życiu nikomu niczego nie zazdrościłam i nienawidziłam. W pewnym momencie zostałam skrzywdzona przez rodzeństwo. I taka nienawiść mi opanowała, że nie mogłam sobie z tym poradzić. I tutaj zostałam uleczona. Normalnie wracałam w październiku. Byłam zdrowa. Przyjechałam 2. raz w czerwcu podziękować Bogu za to. I zostałam uzdrowiona z boleści kolan. No i dzisiaj jestem 3. raz i dzięki Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie. Chwała Panu. Nie boję się, gdy pada deszcz, ojciec za rękę prowadzi mnie. Miłość i miłosierdzie. Przyjeżdżam z Siedlec, mam na imię Józef. Ostatni raz byłem w czerwcu w tym roku i tak przed przyjazdem opanowały mnie bóle niesamowicie kolan i nóg, że nie mogłem wejść do sypialni w domu moim. I ja mówię, jak ja to zrobię? A tak mówię, muszę pojechać. I przyjechałem, przetrwałem to nabożeństwo, ledwo się doczołgałem do autobusu. Już na apel jasnogórski nie pojechałem, bo przyjechałem na 2 dni. Ledwo wczołgałem i po prostu bóle mnie takie opanowały, tych nóg w czasie nocy, że nie zmrużyłem oka. Rano już było nieźle. W domu, w następnych dniach powoli, powoli i w tej chwili jestem bardzo sprawny. Biegam i wszystkie inne rzeczy mogę wykonywać. Ponadto zostałem uzdrowiony z cholesterolu. Miałem niesamowity cholesterol. Nie wiem, znikł.
lekarz się za głowę złapał. I przy okazji nie byłbym sobą, gdyby wśród tylu ludzi nie zachęcić do odmawiania nowenny pompejańskiej. Błagam was, odmawiajcie nowenny pompejańska. Ta nowenna uczyniła w moim życiu cuda. Naprawdę, byłem niesamowicie nerwowy. Trudno miło mi się modlić. Wszystko mnie denerwowało, a to tak spokojnie. Oczywiście były intencje materialne. Nie zawsze się spełniały, ale intencje duchowe to w 100%. Chwała Panu. Chwała Panu. Promocja trwa. Matka Boża czeka na nasze różańce. Nie boję się, gdy pada deszcz. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Nie boję się, gdy pada deszcz. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Miłości, miłosierdzie. Jezusa. Mam na imię Monika. Przyjechałam z Chrubyszowa, a mieszkam w Chorodle. Od kilku lat na spotkania tutaj właśnie przyjeżdżam, ale ostatnio byłam 2 lata temu na spotkaniu i zawsze modliłam się o nawrócenie mojego męża. I prosiłam Pana Jezusa, szczególnie przekonając w Miłosierdzie Bożego: Panie Jezu, błagam Ciebie, przyjmij w taki sposób, jaki Ty chcesz. I Pan Jezus mojego męża w ten sposób przymienił, że mój mąż zachorował na chorobę psychiczną. Na początku stan był po prostu jego krytyczny, ale później po prostu było dobrze, już teraz w miarę też jest dobrze. I zaczął mój mąż właśnie teraz się modlić. Sięga właśnie pod różaniec, odmawia koronkę, modli się. I też jest cud, że tutaj po prostu mogłam przyjechać, bo zawsze mi zabraniał, żebym przyjeżdżała. I przyjechałam. I chwała Panu. I jeszcze powiem to, że po prostu dostałam od Matki Najświętszej piękny dar. Piszę wiersze o Maryi, o Duchu Świętym, o Bogu, o uwielbieniu, o Hostii Świętej. I wygrałam też konkurs Światowy Dni Młodzieży w naszej decyzji zamorsko-byczowskiej jako pierwsze miejsce. Chwała Panu! Chwała Panu! Cuda się zdarzają. Co chwila. I ten deszcz też jest na swój sposób cudowny. Zapraszamy do mikrofonu, prosimy się nie bać, prosimy oddychać głęboko. Jak na imię? Nazywam się Maria. Przyjechałam spod Warszawy. Chciałam złożyć krótkie świadectwo. Kiedy byłam po raz pierwszy w 2010 roku, w pewnym momencie odczułam takie ukłucie w serce. I ojciec Daniel wtedy powiedział: jest to palec Jezusa, który dotyka twojego serca, nie bój się tego. I potem tak jeszcze tak nie dowierzałam, no niemożliwe, 5000 ludzi albo 6 i ja właśnie. I potem jeszcze poczułam właśnie takie poruszenie, jakby ktoś palcem poruszył to moje serce. I po tym zdarzeniu za 2 dni, gdy wróciłam do domu, to była taka łaska przebaczenia komuś, komu nie mogłam długo przebaczyć. I chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Jest nadzieja. Puszczamy wolno naszych prześladowców. Miłość i miłosierdzie. Jezusa. Mam na imię Małgosia, przyjechałam z okolic Tomaszowa Mazowieckiego. Na wstępie bardzo dziękuję Pani, które pokazały mi to cudowne miejsce. Na pierwszym spotkaniu Pan Jezus uzdrowił mnie z bezsenności. Często nie mogłam spać, nawet miałam lęk przed spaniem i na tym spotkaniu miałam ogromny dar płaczu i od tamtej pory nie wiem, co to znaczy nie spać w nocy. Oprócz tego Pan Jezus dał mi ogromny dar modlitwy, radość z uczestniczenia we mszy świętej. Dawniej chodziłam do kościoła bardziej z obowiązku. Teraz nie wyobrażam sobie niedzieli bez mszy świętej. Jestem uzależniona od nowenny pompejańskiej. Polecam każdemu. Dzisiaj jest naprawdę wyjątkowa promocja nowenny pompejańskiej. Wszystkie prośby mam wysłuchane. Obecnie odmawiam, jeszcze nawet nie skończyłam nowenny pompejańskiej i miesiąc temu byłam na spotkaniu. Modliłam się o dar pracy, ponieważ od czerwca nie pracowałam. I oczywiście w
środę już po spotkaniu dostałam pierwszy telefon z nieba z propozycją pracy i drugi telefon z nieba w Matki Boskiej Częstochowskiej był w piątek i już pracuję, także cuda się zdarzają, módlcie się, proście i wierzcie, że otrzymacie, a to się spełni. Jezu, dziękuję Ci, chwała Panu. Alleluja i do przodu. Nie boję się, gdy pada deszcz, Ojciec za rękę prowadzi mnie. Kogo nam tu przyprowadził? Mam na imię Sławek. Przyjeżdżam już drugi rok z Malborka, ze Stowarzyszenia Świętej Faustyny Fides z moimi braćmi. I jak dwa spotkania temu ojciec Daniel powiedział, że są osoby, które powinny złożyć dawno już świadectwo, sobie pomyślałem, no tak, trafiony, zatopiony, bo rok temu we wrześniu modliłem się o uzdrowienie z wirusowego zapalenia typu C i w październiku, jak pojechałem do szpitala na badania, okazało się po biopsji, że wirusa nie ma. Chwała Panu. Chwała Panu. Wirusy zdychają, nadzieje wzbudzają. Nie boję się, gdy pada deszcz, ojciec za rękę prowadzi mnie. Tu jest mama z dzieckiem. Miłość i miłosierdzie. Ja najbardziej to się boję ojca Mirka, mówię to od razu. Alleluja! Mam na imię Irmina, przyjechałam z Nowego Sącza. Na rękach mam 6-letniego Huberta, który od 3 lat choruje na nowotwór. Pewnego dnia wstał i po prostu nie mógł chodzić. Po operacji pierwszej okazało się, że po prostu nastąpiły pewne błędy lekarskie i zostaliśmy z 22-centymetrowymi prętami w plecach. Nikt nie wiedział, co z tym zrobić, a ja uparłam się, że Pana Boga prosić nie będę, bo przecież ma tyle zmartwień. W cierpieniu matki, której trudno się pogodzić z cierpieniem dziecka, byłam niesiona na skrzydłach modlitw ludzi. Są przy nas setki, tysiące aniołów, którzy modlitwą, pieniędzmi, czym się tylko da, nam pomagają. Więc się upaść nie da, choćby się chciało. I mijały lata i do kwietnia tego roku, kiedy po usilnych prośbach mojej przyjaciółki Małgosi i naszego księdza z parafii, księdza Andrzeja, który mnie bombardował notorycznie mailami od ojca Daniela i mówi, oglądała już pani, a ja po prostu myślałam sobie, że kiedyś muszę chyba w końcu to obejrzeć. I zostałam niemalże siłą tu przywieziona i pomyślałam sobie, Panie Boże, ja nowotworu nie chciałam. Dałeś go, więc teraz musisz coś z tym zrobić. W ciągu 2 miesięcy pojawiły się osoby, które zorganizowały różne charytatywne akcje dla nas i pojawiła się osoba, która zasponsorowała nam wyjazd do Szwajcarii. Jesteśmy niecały tydzień po powrocie stamtąd. Usłyszeliśmy, że kolejnych operacji już nie trzeba i że tak naprawdę czekają już nas tylko kontrole 2 razy w roku i wiem, że to jest po prostu stąd. Jestem za to wszystko wszystkim bardzo wdzięczna i wiem, że moc modlitwy, dobroci ludzkiej po prostu nie zna granic i chwała Panu. Chwała Panu. Nie zna granic. Modlimy się za Europę. O przywrócenie trzeźwości umysłowej i duchowej. Miłość i miłosierdzie. Jezusa. Mam na imię Ilona, przyjechałam z Katowic Panewnik. Do ojca Daniela jeżdżę już od kilku lat, ale w tym roku dopiero jestem drugi raz. I w ubiegłym miesiącu właśnie ojciec Daniel, jak żeśmy się modlili w trójkach, my akurat w piątkach, bo nie było tam innej możliwości. I modliliśmy się po prostu nie tylko za to, co ktoś mówił, że go boli, ale w pewnym momencie ja powiedziałam, Panie Boże, ulecz też to, o czym my nie wiemy, a co jest przyczyną wielu naszych po prostu słabości i wszystkiego. I w tym momencie ojciec Daniel po krótkim czasie powiedział, że Pan Jezus podchodzi do Ilony i uwalnia ją z problemów natury psychicznej. A w danym momencie sobie pomyślałam, że na pewno Ilon tu jest ze 100 albo 150 i to na pewno nie chodzi o mnie. I jak właśnie przyjechałam do domu, to miałam wieczorem bardzo silny ból głowy, ale tabletki nie wzięłam. A po paru dniach pomyślałam, że to jednak było o mnie, bo zaczęłam spokojnie spać. Po prostu nie było już tych lęków za tego, tak jakbym to wszystko oddała Panu Bogu. No i jestem za to z całego serca wdzięczna, a jeszcze dodatkowo potrafię bardziej uwielbiać i bardziej kochać Pana Boga. Chwała Panu. Nie boję się, gdy pada deszcz,
To już nie jest deszcz, to jest ulewa. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Mam na imię Lesława, przyjechałam z Bednarki koło Gorlic. Dzisiaj jestem trzeci raz. W sierpniu odzyskałam słuch. Słyszę nawet tykanie zegarka, gdzie przedtem nie słyszałam. Chwała Ci, Panie, kocham Cię za to, uwielbiam Cię i dziękuję Ci. Chwała Panu. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Mam na imię Damian, mam 23 lata. Mimo młodego wieku byłem uzależniony od alkoholu. Zniewolony pornografią, miałem myśli samobójcze. W tamtym roku chciałem usiłować się zabić, ale no, dzięki Matce Bożej żyję. 18 czerwca tutaj zostałem uzdrowiony z myśli samobójczych, z pornografii, z alkoholu oraz kontaktów z relacjami, zwłaszcza z moją mamą. Chwała Panu. Chwała Panu. Deszcz łask na nas pada. Coś Boże. Miłość i miłosierdzie. Jezusa. Postaram się w skrócie. Mam na imię Ania. Od 4 lat jestem w związku sakramentalnym małżeńskim. Mam syna Jasia. Drugi raz jestem tutaj z mężem. Chciałam powiedzieć najpierw świadectwo uzdrowienia z boleriozy, o którym ojciec mówił w lipcu. Było coś takiego, że doznałam spoczynku w Duchu Świętym i ojciec w tej samej sekundzie dosłownie, i słyszałam to wszystko, także powiedział, jest tu kobieta, którą Pan uzdrawia właśnie z boleriozy, z dwóch guzów w brzuchu i z glejaka w głowie. Nie wiedziałam o tym wszystkim, bolał mnie brzuch długi czas i po prostu nie mam dowodów takich na te glejaki i na te guzy, ale na pewno to jest łaska Pana, bo od tej pory czuję się latająco, fruwająco jak motyl dosłownie. Jeszcze to jedno świadectwo, bo klesz ugryzł mnie, jeszcze tylko powiem, w ciąży z moim dzieckiem, w drugim miesiącu ciąży. Jasiu jest zdrowym dzieckiem, to też jest wielki cud, ale chciałam też powiedzieć o takich duchowych. Pan dotknął naszej rodziny na ostatnim czuwaniu tutaj. Ojciec powiedział, że Pan dotyka małżeństw, które są w kryzysie. Nasze małżeństwo było... No było na papierze, ale w ogóle nie mieliśmy więzi ze sobą. Po prostu, no, może ja się za mało modliłam, nie wiem, ale od tej pory, nie wiem co Pan zrobił, mój mąż zaczął się chcieć ze mną modlić, sam proponuje modlitwę. No czasami jeszcze jest takie zachwianie, ale już chodzi do spowiedzi regularnie, no i po prostu bardzo się z tego cieszę. Jak tylko się wyleczę, bo jeszcze mam leki brać, bo miałam je zostawić, ale takie czułam w sercu takie jakieś natchnienie, że mam jeszcze te leki brać. W grudniu kończę leczenie, ale już się czuję zdrowa, więc daję świadectwo dzisiaj. No i jeszcze mam kłopoty z takimi duchowymi problemami, ale no to mam nadzieję, że Pan to wszystko rozwiąże. Chwała Panu. Chwała Panu. Niedługo będzie spływ. Może proponuję chwilę takiej przerwy modlitewnej teraz, dobrze? I jeszcze proszę, czekajcie tam, dobrze, żebyśmy też naszych troszkę obudzili w tej modlitwie, bo ulewa jest straszna, żebyśmy, dobrze? Także tutaj poczekaj jeszcze chwilę z ojcem Mirkiem. Także jak możecie, to proszę, kochani, powstańmy i pomodlimy się, chociaż te słuchanie świadectw też jest rodzajem modlitwy, bo przysłuchujemy się takim wielkim dziełom Pana Boga, które czyni w naszych drogich braciach i siostrach. I wielka radość z tego powodu, że właśnie te poznania, te proroctwa, te nasze modlitwy, że to się wszystko spełnia, że to wszystko przynosi owoc, że to wszystko jest prawdą uzdrowienia i wiele innych łask. Także jeszcze tak może nawiążę tylko krótko do tych, którzy na początku byli, kiedy składali świadectwo, miałem takie poznanie, że Pan Jezus pragnie dać oprócz Pawełka jeszcze im dwoje dzieci, ale pod warunkiem, że oni chcą te dzieci przyjąć jeszcze. A teraz pomódlmy się, jeszcze zanim będą dalsze świadectwa, to jeszcze modlitwą o uwolnienie, dobrze? Bo potrzebujemy tego, tyle
powtarzam to, co powiedziałem przed świadectwami. Tyle, kochani, znieśliście tych trosk, żeby tu przyjechać, tych przeciwności. Proszę, jeszcze trwajcie. Więc proszę, właśnie będzie modlitwa o uwolnienie. Jeżeli to będzie możliwe, bo są, trzymacie parasolki w rękach, w miarę możliwości weźcie również do serca krzyż. Jeżeli macie, może to być krzyż z różańca, może to być krzyż, który macie może tutaj na szyi, na łańcuszku, albo możecie, jeżeli nie da się wyciągnąć, no to przynajmniej tak położyć rękę tam, gdzie jest krzyż, gdzieś tam, czy na szyi właśnie, czy ktoś ma, może gdzieś tam w kieszeni, ale żeby ten krzyż jednak starać się w miarę możliwości mieć gdzieś tam w ręku, dotknąć przynajmniej. I będzie modlitwa o uwolnienie. Także proszę, abyście, drodzy, właśnie tą modlitwę o uwolnienie teraz wypowiedzieli, powtarzając za mną. Najpierw wyrzekniemy się zła, a potem właśnie wyznamy Jezusa jedynym Panem Zbawicielem. Więc skupmy się na tym, co będziemy teraz czynili, bo właśnie Bóg chce, żeby uczynić to świadomie, dobrowolnie, z całego serca. Panie Jezu Chryste, dzięki Twojemu wielkiemu miłosierdziu możemy cieszyć się darem wiary, darem Chrztu Świętego i innych sakramentów, szczególnie darem Eucharystii. Dlatego tak przez Ciebie obdarowani chcemy wyznać Ciebie Panem. Ale wpierw wyrzekamy się świadomie i dobrowolnie i nieodwołalnie szatana, głównego sprawcę grzechu i śmierci, wszelkich złych duchów, wszelkiego zła i grzechu, wszelkich nałogów, wszelkiej pychy, wszelkich złych pragnień i nawyków. Wyrzekamy się przede wszystkim pychy, pożądliwości serca, oczu i ciała. Zakazujemy złu mieć dostęp nad nami i dostęp do naszych serc. Zakazujemy mu tego. Zamykamy drzwi przed szatanem. A świadomie i dobrowolnie, z całego serca, nieodwołalnie, z miłości i z miłością, tak jak Maryja, tak jak święty Franciszek, oddajemy Tobie wszystko, co mamy. Nasze serca, dusze i ciała. Nasz umysł i pamięć. Wolę i całe nasze życie od poczęcia aż do śmierci. Naszą śmierć przyszłą i życie wieczne. Jesteśmy Twoi przez serce Maryi. Uczyń z nami, co chcesz uczynić. Niech Twoja święta wola w nas się wypełni. Zachowaj nas w przyszłości od zasadek szatana i zła. Chcemy zawsze być wolni. Chcemy zawsze żyć w Twojej łasce uświęcającej. I wielbić Twoją miłość i miłosierdzie. Szczególnie tak jak święty Franciszek. Ufamy Tobie. Ufamy Tobie, Jezu. Nasz umiłowany i najlepszy Panie. Ku chwale Boga Ojca. W Duchu Świętym. Amen. I teraz pomódlmy się jeszcze w językach. Proszę kapłanów, naszych braci, aby wyciągnęli ręce nad wami, a wy trwajcie, drodzy kochani, w ciszy. Na ile można trwać w czasie ulewy w ciszy. I będziemy się jeszcze modlili w językach i tak prosząc o uwolnienie jeszcze was, waszych rodzin, od wszelkiego zła, od działania szatana. Będziemy się modlili o to, żeby wasze miejsca pracy, miejsca, w których żyjecie, czy się modlicie, czy też uczycie się, były wolne od działania zła.